Szanowni mieszkańcy, kończy się kolejny rok. Rok, który zapewne nie był wcale rokiem łatwym, bo zawsze martwimy się o zdrowie, o koszty utrzymania, funkcjonowania każdej z naszych rodzin. Rok też niełatwy dla samorządu, ale trzeba patrzeć z optymizmem na to, co będzie czekać nas w następnym roku. Mimo to, że będzie trudno, że będą koszty, że będą problemy z przetargami, problemy z inwestycjami, problemy z utrzymaniem tego wszystkiego, co mamy, to jednak wierzę w to, że dzięki wsparciu i rządowemu, i dzięki wsparciu samorządu województwa będziemy mogli realizować kolejne inwestycje drogowe, kulturalne, sportowe. Ale to, co mnie najbardziej cieszy, to przede wszystkim to, że ludzie tak mocno włączają się w potrzebę i dawanie swojego serca dla innych. To jest bardzo ważne. Działalność charytatywna, działalność społeczna, pomoc dla chorych dzieci, to jest coś niewymiernego. Jeżeli taki potencjał jest w nas, jeżeli taki potencjał jest wśród mieszkańców naszej gminy, to wierzę w to, że ten rok kolejny na pewno przetrwamy. Jestem szczególnie dumny z aktywności strażaków, jestem szczególnie dumny z aktywności młodych ludzi, którzy czerpią z doświadczenia osób starszych, ale jednak włączają się w to życie samorządowe. Liczę na Was. Powinno Was być jeszcze więcej. Wierzę w to, wierzę w Was. Wierzę w to, że w kolejnym roku będziemy po prostu razem. Życzę wszystkim Państwu szczęśliwego, spokojnego nowego roku.